dzwoni po pomoc. Dzień dobry. Jezioro Borówno, plaża Morsów. Mężczyzna wpadł, załamał się pod nim lód. Proszę o pilną pomoc. Przyjedźcie jak najszybciej. Lecę już. 305. Zgłoś 00. Zgłasza. Interwencja pilna, jezioro Borówno, plaża Morsów, mężczyzna wpadł do przerębla, udaj się pilnie. Udaje się pilnie. Proszę się odsunąć! Powoli odejdzie pani na brzeg! Powoli! Powoli do brzegu! Dobrze. Grzeje by pan. Grzejemy. Spokojnie. Już karetkę. Już karetkę by pana idzie. Za chwilę wzywamy ciepło. Pamiętajmy, żadna grubość pokrywy lodowej na akwenie nie jest bezpieczna. Nawet na pozornie grubym lodzie mogą znajdować się wcześniej niezabezpieczone przeręble. Mężczyzna w przedstawionej sytuacji nie sprawdził grubości lodu, w pewnym momencie znalazł się w przeręblu. Co zrobić w takiej sytuacji? Przede wszystkim próbujmy zachować spokój i rozłożyć szeroko ręce, żeby utrzymać się na lodzie. Jeśli jesteś świadkiem takiego zdarzenia, przede wszystkim zachowaj spokój i pamiętaj, twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze. Jeśli masz jakiekolwiek obawy, wycofaj się na brzeg i wezwij pomoc. Jeśli pokrywa lodowa jest na tyle gruba, spróbuj podać cokolwiek masz pod ręką. Szalik, sanki, kurtka, czy nawet kawałek kija. Tak jak w przedstawionej sytuacji, służby ratunkowe wyposażone były w linę.
Jeżeli tobie uda się wydostać z przerębla o własnych siłach, odturlaj się od niego w stronę brzegu. Jeśli uda ci się bezpiecznie dotrzeć na brzeg, pamiętaj, musisz zapewnić sobie komfort termiczny. Najlepiej zdejmij mokre ubranie i ubierz coś suchego. W przedstawionej sytuacji policjanci natychmiast przystąpili do zdjęcia mokrego ubrania, okroli poszkodowanego folią NRC, umieścili w radiowozie, podkręcając ogrzewanie i zapewnili komfort termiczny do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Planując wejście na lód, zapewnij sobie bezpieczeństwo. Wyposaż się w gwizdek oraz kolce lodowe. Nie są to drogie rzeczy, ale mogą uratować tobie życie.